Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth. I dzisiaj jest dość wyjątkowy dzień, mam dziwne włosy, ponieważ tak spałem, tak mi się krzywo włosy ułożyły. I ja sobie też je zawiniłem do tyłu, ponieważ bardzo mi przeszkadzała grzywka. I teraz wyglądam tak, wiecie, z 10 lat starzej. Whatever. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić run Lostem. Nie wiem, czy polecimy na Hasha czy Grid Mode'a. A może zrobimy sobie Grid Mode'a Lostem, ale do tego dajcie mi troszeczkę czasu. Ponieważ będę chciał znaleźć jakieś dobre dla mnie itemy. Chciałem znaleźć na początek All Stars Up, w sensie jakiś The Halo albo Magic Mushroom, ale znalazłem to. Jestem chyba jeszcze bardziej zadowolony z tego. Mam serce. Jeżeli to będzie Explosive Diarrhea, to ja tutaj zużyję. Bad Gas, to nie jest to, co chciałem. A to? Full health, super. Dzięki. Gówno. Więc... Dobra, idziemy z kolejną falą. Znaczy jest z kolejną falą, z pierwszą falą. Bo tak... Myślałem, czy dam radę coś zdziałać poza tym. Nie da rady. Absolutnie nie da rady. Jakbym teraz zabrał jakieś Lostest Up, to bym... kwiczał ze szczęścia. Ale nie naciskam, w żadnym wypadku. Nie naciskam. Zero nacisku, zero presji. Tak najlepiej się rozwiązuje wszystkie sprawy. Tak właśnie będziemy robić. O cholera, to wyłączymy już może. Wyłączymy, powiedziałem! Bo moglibyśmy wdupić to ładnie. Mimo tego damage upa, troszeczkę się scykorzyłem. Wolę to zatrzymać, bo The Lost może, tak? Mamy tutaj klucz, idioto. Czemu chciałeś kupić klucz? Jesteś kretynem, wiesz o tym? To jest błąd. To jest duży błąd. To jest duży błąd, co ja właśnie zrobiłem. Ale zobaczymy, będzie śmieszniej może. Dobra, jedziemy dalej, zobaczymy jak to wyjdzie. Anyway. Dopóki nie trafię siebie, jest wszystko, będzie wszystko ok. Tylko ten warunek spełnić, nic więcej. Okej. Easy stuff. Czy tutaj byłem? Byłem wziąć stąd pigułki. Okej. Możemy teraz coś jeszcze wziąć. Quicker charge. Nie wiem, czy będziemy mieli jakiś item, który będzie tego wymagał, więc może lepiej nie. Jest tu bomba? Nie ma bomby. Po prostu jedźmy dalej. O Jezu. Okej. To było głupie. Muszę na to uważać. Żeby głupio nie dostać sam od siebie. A jakby mi się piromaniak przydał. Pyromaniac! That's all I want! Come on. Spoko. Ja wiem, że tu się zaszokowany, wiem, że siedzę z otwartą paszczą praktycznie. Okej. Ale to idzie wprost pięknie. To idzie cudownie. Mamy Dead Keta! Mamy Dead Keta! To jest dokładnie to, czego chciałem, dziękuję. W końcu coś układa po mojej myśli. Ale super. Dostałem detketa. This is my life chance. Bob scares. Okej. Więc na tym piętrze już zebraliśmy wszystko, co chcieliśmy zebrać. Dalej będę się upierał przy tym, że chcę znaleźć pyromaniaka, bo to mi się bardzo przyda. Przy moim niezbyt zgranej koordynacji ruchowej. Jeżeli chodzi o granie w Isaaca.
Open up. Tears up, to sobie weźmiemy, no. To weźmiemy. Holy shit. Więc niektóre strzały z piromaniaka powinny teraz świecić. O, świecą. Dokładnie tak. Rozwalmy sobie te grzybki tutaj, przy okazji. Zobaczmy, czy coś z nich wypadnie sensownego. Half down. Pewnie by mi się to przydało gdzie indziej, ale nieważne. Więc znowu mamy tą baterię. Czyżby to było jakieś przeznaczenie? Zaraz, teraz skoro mam pyromaniaka, to ja mogę praktycznie rerollować. Serio? Dał mi sail! On dał mi sail! Jak zajebiście. Więc skoro mamy tyle monet, to myślę, że to sobie możemy wziąć w sumie. To też. To też, no. To będzie piękne. Nawet tak na ślepo go trafiłem. Jak fajnie. Dalej chcę znaleźć pyromaniaka. To mnie ustawi. Nic innego. W tej chwili. Holy pyromaniac shot. To jest troszeczkę dziwne. Siedzę spięty i to bardzo, pewnie po mnie widać, ale... No hej, dziwicie mi się? O kuźwa, chciałem to wyłączyć, nie chciałem tego, nie chciałem. Dziękuję. Na szczęście Delos nie zbiera obrażeń przez wyłączanie sobie tego. The Chaos nie chce, ale Damage Up sobie wezmę, chętnie. I idziemy dalej. Też The Chaos mogą mi się przydać. Tylko to wymiesza też itemy z Devil Roomem, więc pewnie będziemy mieli mniejsze szanse na znalezienie reszty itemów, w tym pyromaniaka, którego moglibyśmy znaleźć teoretycznie w sklepie. Pomyślę nad tym. Okej. Jego się nie spodziewałem. Naprawdę, jego się totalnie nie spodziewałem. Co teraz? Oj. Ty jesteś niebezpieczny. Ty jesteś zły, niedobry. Spierdalaj. Spierdzielaj. Fuck off. Cholera. Pajączki mnie dosadzą. To byłoby straszne. Ja wiem, że mój komentarz nie jest w tym momencie wybitny, ale przepraszam bardzo, gram The Lostem na Grid Mode. Myślę, że jednak mimo wszystko ja bym chciał to... Nie. Extra Life. Mam Dead Cat'a, więc w sumie niepotrzebny mi. Nie chcę tutaj marnować na coś, co jest zbędne. BFF, to mogę sobie ulepszyć super mięsnego chłopaczka. Będzie większy. HP, nie chcę tego. Black Candle, ja chcę coś, co mnie wzmocni jakoś. Coś, co mnie ulepszy. Wood Mushroom, no tego nie chcę. Reroll enemies też nie chcę. Double charge. Nic mi się przyda. A to? Short range mega tears. Nie, to był zły pomysł.
Chociaż w sumie jakiejś tam dużej różnicy nie odczuwam. Ale mocno dostał. Więc podniosę Krampus Heada, bo D4 nie chcę. To sobie wezmę. Czy ja byłem w Curse Roomie? Nie byłem. Lock up, half down, all makes you small. Dobra, fajnie. Co bym tu jeszcze chciał? Co to jest za znaczek? Trail of Tears? Nie wiem, ale nie mam nawet na to już, nie starczy mi. Okej, to nieważne, ciśnijmy niżej. Nie wiem, czy z tym Proptosis dobrze zrobiłem. Prawdopodobnie nie, ale zadaje więcej damage'u, więc... Zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę. Damage i range up. Fajnie. To range up troszeczkę mnie przeraża. Okej, o. Okej. Wszystko zdycha tak, jak przykazane było. Okej. Ja przepraszam, że nic nie mówię, no. Okej. Easy stuff, man. Żeby tylko nie dać się trafić. O Jezu Chryste. Dobra. To jest okropne. To jest oficjalnie okropne. Okropne okropieństwo, okrucieństwo. Urinal. Odbytnica. Cokolwiek. Byłem tutaj? Trzy monety. Dziękuję. Jaka hojność. Najwyraźniej nie byłem. Więc tutaj już nie mam za bardzo zasięgu, żeby zmieniać itemy. Nie chciałem nic spłacać. Idioto. Najśmieszniejsze jest to, że jest możliwość dostania dwa razy wyprzedaży, w sensie tego sale. I wtedy wszystko jest za zero. A to się tak rzadko zdarza, że jest wręcz niewykonalne. PhD moglibyśmy wziąć, ale anti-gravity... Nie wiem, czy chcę? Tu jest D6. Uczucie stało się piękne. Żegnam. Przejdźmy sobie tutaj. Deck of cards. Nie chcemy. Weźmiemy sobie to. Obsessed fan. Follows every move. Weźmy sobie jeszcze raz baterię. To był błąd. Ponieważ chciałem to zużyć na Devil Roomie. Ewentualnie. Gin. Parchaty zasrańcu. Gin. Idź wżyć, wyleś. Umieraj. Gin. Całkiem spoko poszło. Mam nadzieję, że to jest ostatnia fala, czy coś takiego. To jest ostatnia fala. To teraz przejdźmy się tylko, pozbierajmy to jeszcze raz. Przejdźmy się tutaj, co my tutaj takiego mamy? Nic takiego. Moglibyśmy to zrerollować, ale nie wiem, czy chcę. Nie chcę. Zostawmy sobie to na Devil Room. Całkiem sprawnie idzie. Ja przepraszam, że naprawdę nic nie mówię prawie, ale... No, dziwicie się mi? Ja gram Lostem. Już jestem dość daleko. To jest właśnie najbardziej straszna część tego wszystkiego. I dostałem. Moje Holy Mantle już nie działa. Na szczęście on też już nie żyje. Okej. Gimpy, nie chcemy. Deadbird, możemy wziąć.
co nam po sercach przy Deloście? Co nam po tym? Dobra. Genialnie, mamy D6. Na Delosta mamy D6, po prostu. Na Gridmogdzie jeszcze. Jest świetnie. Ja gadam nieskładnie, wyglądam nieskładnie. Ja wszystko nieskładnie. Ale Gridmog Lostem, ludzie. To jest taka trauma. A teraz jeszcze The Womb, najgorsza z najgorszych pięter. Czy to jest Monstro z Lang? Czy ja chcę płuco monstra, to ja nie wiem. Bo to się może dla mnie bardzo źle skończyć. Tu jest lock up. Consume the enemy. Porozwalajmy to w nadziei, że będzie jeszcze sail. No to i tak chciałem zrobić swoją drogą, ale... Penny Tears. Dobra, całkiem spoko. Mogłem to zreolować na coś sensowniejszego mimo wszystko. Tears up. Tego może na razie nie. The Halo. To sobie wezmę. Bardzo fajnie. Blue Map mogłem wziąć w sumie. Red Candle. Zastanawiałbym się nad tym, gdyby nie to, że mam D6. No i tyle by było z rerollowania itemów. Więc na pewno weźmiemy sobie damage up jeszcze na sam koniec. A Monstrous Lung? A wezmę. Zaraz, ale tu muszę teraz naładować. Oj! To jest niedobre. Może... To jest OP! Tylko, że jak ja siebie trafię, to będę w dupie. Okej. Nieważne. Nie wiem, co się teraz dzieje. Przepraszam, że milczę, ja nie wiem, co się dzieje, okej? Okay? Houston, mamy problem. Co się odwala? Może jednak ten charge attack to był bardzo dobry pomysł? Okej. Okay. Trafiałem na ślepo, bo zakładałem, którą drogą będą szli, jak szybko i tak dalej. Trafiałem na ślepo, totalnie na ślepo. Damage up, to sobie weźmiemy. Tearsy sobie też weźmiemy. A tutaj byliśmy. Bomby. No dzięki. Zawsze coś fajnego. Ej, to Monstrous Lung jest genialne z IPK-kiem. Zużymy sobie D6 tutaj. Ale zostawię na szatana może jednak. Nie no, spoko. To była ostatnia fala, tak? Już nic nie zostało? Już nic nie zostało, naprawdę? O, dostałem. Ale dietka zawsze jest, okej, spoko. Ojciu, ojciu, zdarza się, najlepszym. Czy jest bateria? Nie ma baterii, to szkoda. Nie będziemy marnować tego D6. Ale ja się znowu zabiłem. Jestem głupi. Ja chcę ten David Room, więc to zrobimy jeszcze raz. Teraz wyszło sensowniej. No. Troszeczkę mi się gra zgliczowała. Ostatni raz próbujemy. Bo w dupie tutaj wszystko. Czy on się zepsuł? On się oficjalnie zepsuł, mam błędy w grze. Mam poważne błędy w grze. Nie mam pojęcia, gdzie on był, ani jak to działało. Mam snipe. Jak to będzie z tym działało? Nie wiem, czy ja chcę mam snipe.
Może mi to całą synergię zepsuć, a spróbujmy. Okej. Okej, całkiem fajnie. I Fearshot. Myślę, że z tym się będę czuł bezpieczniej z IPK-kiem, chociaż to było zajebiste combo, to z tym się będę czuł bezpieczniej. A może to dalej wybucha, jeżeli w kogoś trafię, czy coś. Kiwie. Nie, no nie wybucha. Dobrze, że wziąłem Mum's Knife, odratuję się tym troszeczkę. Nie będzie mi tu wybuchało cały czas twarz, tak jak to przed chwilą było. Magic Mushroom All Stats Up, dziękuję. Fajnie, bardzo fajnie. W sumie sprawdźmy Secret Room może, ewentualny, nie, nie ma. Rozwalmy tych, bo może będzie przecena druga. Nie, tylko kilka monet. To rozwalmy, bo to nam niepotrzebne w zupełności. Dzięki. Double shot. O nie. Tears up. Teraz już nie będę mógł tak robić. Szkoda. Ale troszeczkę się bawiliśmy, tym było bardzo fajnie. Tego też nie chcę. Tego też nie chcę. Pandora's Box sobie weźmiemy, zobaczymy co to nam da. Blank card. Jakbyśmy znaleźli item. A, nie opłacało mi się totalnie. Nieważne. Mnie tam nie było. Boom. To trzeba będzie zrelować zdecydowanie. Bo to mi się nijak przyda. Jak na moje. Super, dziękuję. Dobra, jedziemy. Nawet nie widzę, gdzie trafiam, ani co trafiam. Bo te noże latają we wszystkie strony. Ja już nie wiem, w którą stronę właściwie strzelam. Mimo tego, że no wiem, czego używam, tak? Oj, dostałem troszeczkę. Dobrze, że wyłączyłem falę, bo tak coś czułem. Ten blank card mnie kusi. Ale nie będziemy psuć rana. Nie, nie ma takiej opcji. Tak już go troszeczkę zepsuliśmy. Zaraz, ile to się ładuje? Chwilę. Wezmę sobie bombę i zrerolujemy jeszcze raz. A wezmę sobie jeszcze jedną bombę, jakby co. Tak na zapas. Ja tak jakby co. Chaos. Myślę, że chaos to na tym etapie możemy wziąć. Dziękuję za ładunek do D6. Range up, bad guess. Co to jest za ten? The Sun, okej. Dobra, jedziemy dalej. Spokojnie. Byleby to wszystko rozwalić jakoś tak. Bij tego pająka. Ej, co jest? Czemu dostałem? Oj, laser. Dobrze, że to wyłączyłem. Trzeba tak robić, bo inaczej mogę się wrąbać i to nieźle. Nawet nie widziałem, co mi uderzyło. Dobra. Slow to tam. Mały pikuś. O Jezu. Ten to jest kawał skurczysyna, ale patrz szybko. Mi się wydaje, że tu się nakłada zwiększony damage IPK-ka ze zwiększonym damage'em Mum's Knife'a. Więc to jest bardzo overpowered. Prawdopodobnie tutaj zginę. Ale tylko prawdopodobnie. Na to są bardzo duże szanse, ale dalej mam szansę to też przetrwać. Nie mam szans. To było tragiczne. Nie wiem ile mam jeszcze żyć, ale spróbujmy jeszcze raz mimo wszystko. Jest też ten problem, że nie chcę rozwalać wszystkich, tylko załóżmy jedno, a niszczą mi się wszystkie. Przez to, że strzelam we wszystkie strony. Okej, o. Nie mogę teraz tego wdupić. Nie mogę.
Zbyt dużo rozwaliłem, zbyt dużo przetrwałem tutaj. Na chwilę obecną same pająki zostały. Najciężej to zobaczyć. Ja siedzę jak wryty w tym krześle, no ej! Kill it! Kill it with fire! Okej, okay, udało się. Gówno, a nie David Room. Nie o to walczyłem. Guppy's Tail? Zawsze wezmę. Guppy's Head? Jestem Guppym. Jeszcze sobie to też wezmę. Guppy's Potu mi się już nie przyda. Nieważne, zmarnowałem masę pieniędzy. Trudno. Takie jest życie. Ale jestem Guppym, teraz będą mi się jeszcze muchy raspić. To spoko, to dobrze. Staram się jakoś to ogarnąć. Mniej więcej. Ostatnie piętro. Łech. Takie mało przydatne, tak bym powiedział z Deksza. O, interesujące. Crawl space. Co to robiło? Poison tears. Przecież mam już zatrute łzy. A nie, to jest you feel refreshed and protected. Pomyliłem się z czymś innym. No dobra. Ale czy teraz... Na tym etapie chyba sobie bym zostawił Book of Belial, żeby mi zwiększyła damage na grida. Chyba tak bym zrobił. Fuck. Tak bym zrobił. I tak zrobię. Pops Brain. To na pewno zrerolujemy. Nie żeby coś. Okej. Bardzo szybko to pada. Strasznie szybko. Zatrzymajmy tą falę, bo się boję, że wpieprzę się w jakieś bagno. W sumie to spróbujmy. Stąpi, tego nie chcemy. Tego też nie za bardzo, to nam nic nie da. Myślę, że jak do tej pory nic takiego nie zebraliśmy, to już nie zbierzemy nic. I mówię wszem i wobec uistym. Idziemy po prostu na grida. Już koniec. Okej. Okay. Padnij. Gincie. Jak oni padają na hita? Co to jest za chory damage? Dobra. Easy. Ja tu siedzę spięty, bo jak dostanę kilka razy, dwa razy konkretnie, to już ginę. To już koniec. A ja jestem już tak daleko. Im dalej, tym bardziej jestem spięty, tym mniej mówię. Przepraszam za to. Taki run, ludzie. Okej, o. Jaki my mamy damage? Czy wy to widzicie? To jest chore. Dobra. Idziemy stąd. Idziemy stąd w piździec. I walczymy z Ultra Gridem. Może nam się poszczęści, może nam się uda. To teraz jego HP, jak się ustabilizuje według tego, co by tutaj odwaliliśmy właśnie teraz, przed chwilą, to będzie źle. Zawsze dobrze, że mamy Book of Belial. Oby on szybko padł. O, już straciłem Holy Mantle. Pięknie. On szybko w miarę padnie. Tylko muszę się z dala utrzymać od jego pocisków. I od jego biegania. Bo damage mamy masakryczny i nawet on nie może się temu przeciwstawić. W żaden sposób. Zginąłem. Tak. Jasne. A The Sun co robi?
bo nie wiem co w sumie robi. Chyba nic takiego mu nie zrobiło. Ale dobijmy go póki możemy, póki jeszcze mamy te kilka żyć. Straciłem. Zbieram monety, żeby mieć co wpłacać, bo będę pewnie dużo wpłacał. Tym bardziej, że Lostyn gram pierwszy raz tutaj na Gridmode, tak? Znaczy, no nie gram pierwszy raz, tak jak mówiłem. Ale pierwszy raz będę wpłacał na dotację. Ostrożnie tylko z nim. Nie dać się teraz hitnąć ani razu i dam sobie radę. Kurde, on już... No i on już spadał prawie, no! Come on, proszę cię, zdechnij. W sumie ten Book of Belial to mi za dużo to nie daje tak na niego, tak naprawdę. Bądźmy szczerzy. Ja na tyle biję dużo, że nie widzę różnicy z czy bez. Na chwilę obecną. Spokojnie. Zaraz go dobijemy. Zaraz go dobijemy. Easy. Zaraz będzie leżał. Jest! Jest! Leży! Zodiak, ja zabiorę basement. Okej, no to wpłacamy. Zobaczymy, ile nam się uda. Oby wszystko. O, udało się, przeszliśmy Gridmode Lostem. Oh fucking hell. Jestem w szoku. Oficjalnie jestem w szoku, jak cholera. Cudownie. Czuję się cudownie. On tam płakał, to był łzy radości. I can't even? Grid mode lostem zaliczony? Okej! Okay. Nie, to było tyle w tym odcinku. Ja się cieszę jak cholera, dzięki wielkie za obejrzenie. Następnym razem jedziemy hasza. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!